Czesław Michniewicz znalazł nowy klub, tym razem w Afryce. Wpadka podczas prezentacji nowego piłkarza Fiorentiny, Dawid De Gea, o krok od zakończenia kariery. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Tak urodziny obchodził Lamine Yamal. Powiedział, komu także będzie kibicować w finale Copa America. Ikona Serie A opuściła Lazio. Al Nassr z nową ofertą dla Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zarobi jeszcze więcej. Natomiast Jakub Kiwior jest coraz bliżej zmiany klubu. Sevilla wkroczyła do gry. Już dzisiaj mamy finał Euro 2024, a tym samym jest to ostatnia okazja, aby zgarnąć freebet od Betfan. Tym razem wynosi on 250 zł, a możecie go odebrać, jeżeli w dzisiejszym meczu Jude Bellingham odda choćby jedno celne uderzenie. Szczegóły tej promocji oraz jej pełen regulamin macie oczywiście na dole w opisie. Pamiętajcie o tym, aby użyć kodu Landry, oferta kierowana tylko do osób pełnoletnich. Ja Wam życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania. Moise Kean został nowym piłkarzem Fiorentiny, ale na swojej prezentacji zdecydowanie umiejętnościami no to się nie popisał. Były piłkarz starej damy miał tylko jedno zadanie: trafić piłką do tarczy oddalonej o kilka metrów, ale na 3 próby, jakie wykonał, piłka zatrzymała się tam tylko raz. Być może było to spowodowane złym obuwiem, no w końcu widać, że na tym nagraniu nie ma korków, ale wydaje mi się, że na tak wysokim poziomie to powinien nawet w za dużych gumakach trafić za każdym razem. Do tej pory był związany między innymi z Juventusem, Evertonem, Paris Saint-Germain czy też Hellasem Verona, a w tym momencie starą damę opuścił za około 13 milionów euro. Czesław Michniewicz znalazł nowy klub. Objął on obecnego wicemistrza Ligi Marokańskiej AS FAR. Pochwalono się zdjęciem z przywitania polskiego trenera, który otrzymał biało-czerwone kwiaty. Chciałem uzyskać więcej informacji z oficjalnej klubowej strony, ale ostatni artykuł dotyczący pierwszej drużyny pojawił się tam 28 maja. Od tamtego czasu jest po prostu cisza, a w mediach społecznościowych publikowane są tylko zdawkowe informacje. Jedynie polskie media podały, że umowa będzie dwuletnia, czyli do końca sezonu 25-26. Natomiast jak poinformował Krzysztof Stanowski, dopiero 13 dni temu wygasła jego umowa z Abha Club, czyli na nowe zatrudnienie nie musiał długo czekać. Minął już ponad rok, jak Dawid De Gea nie ma klubu. Hiszpański bramkarz wraz z 30 czerwca 2023 roku przestał być bramkarzem Manchester United. Umowa nie została przedłużona, a w ekipie prowadzonej przez Erika Ten Haga pojawił się sprowadzony z Interu Andre Onana. Hiszpan ma dopiero 33 lata, no a jak na bramkarza, to nie jest wiek na zakończenie kariery. Dziennik The Guardian podaje, że menadżer De Gea stara się o jego zakontraktowanie w dużym europejskim klubie, ale tylko w takim, gdzie będzie miał pozycję pierwszego golkipera. Nie będzie to jednak takie łatwe zadanie, ponieważ rok przerwy to naprawdę sporo. Będzie musiał na nowo sobie przypominać takie obycie w prawdziwym piłkarskim spotkaniu, a fakt, że regularnie trenował w momencie, kiedy nie grał, no nie ma tutaj większego znaczenia. Jeżeli to się jednak po prostu nie uda i żadna topowa ekipa nie zaproponuje mu nowego angażu, to jego kolejnym krokiem ma być zakończenie kariery. Takie informacje wczoraj podał właśnie Jamie Jackson z The Guardian. Kilka tygodni po opuszczeniu Manchester United miał dostać propozycję pracy w Arabii Saudyjskiej, ale jej nie przyjął, a to tylko potwierdza, że w jego karierze pieniądze chyba nie są priorytetem. 13 lipca 2007 roku urodził się Lamine Yamal, a że wczoraj swoje urodziny miał przyjemność obchodzić na zgrupowaniu reprezentacyjnym, wręczono mu nie jeden, a dwa torty. Pierwszy z nich, przygotowany przez kucharzy reprezentacyjnych, był truskawkowy. Drugi, przygotowany przez firmę Adidas, należał do tych z rodzaju nietuzinkowych. Był to bowiem tort o kształcie piłki, którą to dzisiaj zostanie rozegrany finał Euro 2024. To wręcz nieprawdopodobne, że tak młody piłkarz rywalizuje już na tak wysokim poziomie. No ale jak widać, to nie wiek i doświadczenie, a umiejętności mają tutaj największe znaczenie. Natomiast sam Lamine Yamal został zapytany w rozmowie z katalońskim radiem o jego predykcję na finał Copa America. Powiedział, że kibicuje Argentynie, ponieważ wtedy będzie mógł zagrać przeciwko Leo Messiemu w meczu Finalissima. Jest to spotkanie organizowane przez UEFA i CONMEBOL pomiędzy wygranym Euro i Copa America.
America. Do tej pory odbyły się tylko 3 takie mecze. Pierwszy w 1985 roku. Wtedy to Francja wygrała 2-0 z reprezentacją Urugwaju. Kolejny odbył się w 1993 roku. Tym razem Argentyna zagrała z reprezentacją Danii i wygrała po rzutach karnych 5-4. Trzeci taki mecz odbył się po naprawdę długiej przerwie, ponieważ dopiero w 2022 roku. Wtedy na stadionie Wembley w Londynie Argentyna zagrała z reprezentacją Włoch i pewnie wygrała 3-0. W tym momencie nie znamy jeszcze terminu kolejnego meczu, ale mało tego, nawet nie potwierdzono, że ten mecz w ogóle się odbędzie. Ale na podstawie dostępnych informacji możemy zgadywać, że kolejny mecz finalissima może odbyć się w czerwcu lub też w lipcu 2025 roku. Konkretna data, jak i miejsce rozgrywania takiego spotkania będzie ustalony dopiero po zakończeniu Euro, jak i Copa America. Ciro Immobile opuszcza Serie A. Możemy chyba śmiało powiedzieć, że to jedna z najbardziej charakterystycznych, ale też najbardziej kojarzących się postaci z włoską ligą. Od tego sezonu będzie już piłkarzem tureckiego Besiktaszu. Umowa będzie obowiązywać przez kolejne 2 sezony, a sam piłkarz za jeden otrzyma wynagrodzenie wynoszące 6 milionów euro netto, co zostało potwierdzone przez sam turecki klub. Powitanie, jakie na lotnisku zgotowali mu kibice, było naprawdę imponujące. Sam piłkarz tego sezonu w Lazio, no niestety dobrze wspominać nie może. Więcej przesiedział na ławce rezerwowych niż biegał po zielonej murawie, a kibice bardzo często nieprzychylnie wypowiadali się na temat jego dyspozycji. Słowa Cristiano Ronaldo po odpadnięciu z Euro, że to jeszcze nie koniec, nabierają nowego sensu. Media informują, że faktycznie portugalski gwiazdor zamierza zagrać z własnym synem na jednym boisku, ale chce być także dostępnym dla selekcjonera reprezentacji Portugalii na Mundial w 2026 roku. Myślę, że to jest możliwe, ale musi regularnie występować. Al Nassr miało już rozpocząć rozmowy z przedstawicielami Portugalczyka w sprawie odnowienia obecnie obowiązującej umowy, która to kończy się 30 czerwca 2025 roku. Nowa umowa ma zakładać występy CR7 w żółto-niebieskiej koszulce o rok dłużej, ale także zwiększenie i tak już wysokiego wynagrodzenia. Ten pierwszy kontrakt zakładał, że otrzyma on wynagrodzenie na poziomie 173 milionów funtów, ale tym razem będzie to jeszcze wyższa kwota. Al Nassr, jak i władze Arabii Saudyjskiej wiedzą jednak, co robią i mają w tym inny interes. W 2025 roku Saudyjska Liga rozpocznie negocjacje w sprawie praw telewizyjnych. No a jak wiadomo, to posiadanie takiego nazwiska jak Cristiano Ronaldo to karta przetargowa do naprawdę dużych pieniędzy. Także Jakub Kiwior może zmienić barwy, o czym mówi się od kilku tygodni. Spowodowane jest to transferem Calafioriego, który już niebawem ma być ogłoszony nowym piłkarzem kanonierów. A że występuje on na tej samej pozycji co Polak, to też rywalizacja do wyjściowej jedenastki będzie niesamowicie zacięta. Najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że to Kiwior ucierpi na tym najbardziej. Dlatego też, aby regularnie występować, zmiana otoczenia prawdopodobnie będzie konieczna. Portal The Sun informuje, że Sevilla już rozpoczęła rozmowy z Arsenalem i przedstawiła nawet pierwszą ofertę. Jak ta sytuacja się potoczy i gdzie będzie grać Polak, tego dowiemy się prawdopodobnie za kilka tygodni, ale warto podkreślić, że zdaniem mediów także takie kluby jak Juventus, AC Milan czy też Inter bacznie obserwują sytuację polskiego defensora. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Oczywiście już dzisiaj o godzinie 21 na stadionie olimpijskim w Berlinie odbędzie się finał Euro 2024. Reprezentacja Hiszpanii zagra z reprezentacją Anglii. Dajcie znać na dole w komentarzu, komu będziecie kibicować. Na dzisiaj to już koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Oczywiście już jutro, samego rana, po finale Euro 2024 zapraszam Was na kolejny materiał. Dlatego też warto do nas dołączyć, subskrybując kanał. Tutaj macie poprzedni materiał, gdzie mówimy o aferze z udziałem Roberta Lewandowskiego. Ja Wam życzę miłej, udanej niedzieli i do zobaczenia już jutro. Cześć!